Ale nas zabrałaś w takie ładne miejsce. Uwielbiam, jak świeci słońce. Zapowiada się dzisiaj piękny dzień. O co my dzisiaj, Oliwio, będziemy tutaj robić? Rozużywam taki namiot, jak wygląda jak cukiernia. Ojej, co ty opowiadasz? To chyba będzie fajnie. Będziemy sprzedawać? Oliwio, a co my będziemy sprzedawać? Lody. Uwielbiam lody, a jest tak ładnie ciepło. A kto będzie sprzedawcą? Ja może. A czasami będziemy mogli się zamieniać? Tak. Świetnie. A gdzie rozłożymy ten namiot? Może tam. W tamtą stronę? Tak, tam. Dobrze, podoba mi się. Jest tam pięknie zielono. Chodźmy! Wiolu, popatrz, jaki piękny motyl. Oj, tak. Taki ładny ma skrzydeł. Natura jest zaskakująca. O, pofrunął. Aha, jest i grzyb, ale ten jest trujący. Fu, nie bierzemy go. My tu oglądamy grzyby, a ciekawe, czy swojaki wzięły się za rozkładanie tego namiotu. Myślę, że tak. Idźmy to sprawdzić. Dobrze. Chodźmy. Kle, kle. Już jest rozłożona cukiernia, chodźcie! Piękna! Zobacz, Oliwio, jest piękna! O, wow! Gdzie jest wejście? Chyba z tamtej strony. O, tu jest okienko. Aha, to wskakujmy, zobaczmy, jak jest w środku. I już nawet są naszykowane lody. Podoba tutaj mi się. To kto pierwszy kupuje? Ja chętnie kupię pierwszy te pyszne lody. A jakie macie smaki? Truskawkowy, smerfowy i waniliowy. Może skuszę się na truskawkowego. Proszę. Dziękuję. Ale dobry, mniam. No to teraz ja jestem kolejny. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja poproszę cytrynowe. Czy ma pani takie pyszne? Nie ma. A jakie pani proponuje? Waniliowe. Dobrze, lubię. Okej, poczekam. Niam, 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 niam. Dziękuję bardzo. Do widzenia, miłego dnia. Coś za dobrze bawią się te swojaki i Oliwia. Pora popsuć im zabawę. Ale co tutaj zrobić, żeby im dokuczyć? Najchętniej zniszczyłbym cały ten namiot, ale przecież zorientują się, że to ja. O, już wiem. Zwabię jednego z tych wstrętnych swojaków do słoika i go zamknę. Hehehe. Dam do środka jakiś smakołek i na pewno ktoś wejdzie do środka. Tak, to dobry plan. To działa. Dałem do słoika takie pyszne, kolorowe żelki. Na pewno ktoś się złapie. To ja się ukryję za drzewo i będę czekał. Jak ja uwielbiam polską jesień. Idealna pogoda na spacer. Jest pięknie, ale coś czuję. Jakiś owocowy zapach. Pójdę w tamtą stronę. O, ale co? Żelki? Uwielbiam żelki. Chyba sobie jednego zjem, mniam. Om, 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 om.
O, miam, 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 miam. Pyszności. Udało mi się zwabić jeża. Teraz tylko zakręcę słoik. I już nie wyjdzie. Idę obserwować, co będzie dalej z ukrycia. Ale co tu się stało? Nie mogę wyjść. Ojej, ratunku, ratunku. Nie mogę się wydostać. Ratujcie mnie, Oliwio. Swojaki, jestem zaklinowany. Jak to się stało, jesteś w słoiku? Oj, sam nie wiem. Spacerowałem sobie, oglądałem przyrodę i zobaczyłem żelki, które tak bardzo uwielbiam. Ktoś mnie tutaj zamknął. Teraz najważniejsze jest, Oliwia, żeby uwolnić jeża. Może spróbuj odkręcić słoik. Nie dam rady. Nie możesz naprawdę? Tak, nie mogę naprawdę. To co teraz będzie? Nie chcę tutaj zostać na zawsze. To może, Oliwia, spróbuj rozbić ten słoik. Chyba się nie potłukł. Nie. Jeżu. Jeżu, jesteś cały? Dziewczyny, wszystko mnie boli. Tylko nie panikujmy. Na pewno jest jakiś sposób, żeby otworzyć ten wielki słój. Kiedyś słyszałam, że trzeba popukać wieczkiem o coś twardego i się otworzy. To może spróbujmy iść w stronę chodnika. Tam spróbujemy go otworzyć. Dobrze, hurra! Udało się! Jocho, wyjmijmy jeżyka! Och, na szczęście, bo już się bałam, że on się tam udusi. Jeżyku nasz biedny, jak się czujesz? Chodź, wszystko ze mną okej. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Chodźmy do innych swojaków. Dobrze. Łow, łow, widzę, że się udało. Tak. Biedny nasz jeżyku. Ale wiecie, co wam powiem? Co? Wywąchałem Stefka. Jest tam za drzewem. Ojej. Idziemy go poszukać? Tak. Hmm? 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 Mamy cię, łobuzie. Łow, łow, co zrobiłeś naszemu przyjacielowi? To nie ja, o co wam chodzi? Przecież to nie ja. To na pewno jest jego sprawka. Trzeba go zamknąć w tym słoiku, żeby sam się przekonał, jakie to jest niemiłe. Tak. Nie róbcie mi krzywdy. Nie, przecież to nie ja. No dobra, to ja, ale to były tylko takie żarty przecież. Ała! Ała, moja głowa! Oj, ja biedny, nie zamykajcie mnie tu! Oj, proszę was! Już nigdy tak nie zrobię! Teraz nie wyjdziesz! Swojaki, musimy się naradzić, co z nim zrobimy. A może wrzucimy go z tym słojem do wody? Spokojnie. Myślę, że Stefek dużo zrozumiał, jest bardzo przestraszony. Wypuśćmy go. Bardzo was przepraszam. Faktycznie przesadziłem. Już nigdy więcej tak nie postąpię. Wybaczycie mi? Stefku, nauczkę masz już do końca życia, żeby nie robić nikomu, co tobie niemiłe. Drodzy widzowie, subskrybujcie nasz kanał. I klikajcie.
lajek i nie przegapcie następnego filmiku. Do zobaczenia, widzowie, do następnego.